Pieniądze to siła. Jeśli jest się naprawdę bogatym, to można wszystko. Ale kłamcom nie jest łatwo. Nikt ich nie chce. Życie Pinki wcale nie jest takie strojne. Pracuje jako sprzątaczka na siłowni. Ale kiedy udaje się bogatą, trzeba być uważną przez cały czas. Przyszłaś tu poćwiczyć, Lena? I ja też. Blisko było. Teraz naprawdę będzie musiała poćwiczyć. Ale czeka ją jeszcze dużo pracy. Wszystkie maszyny są czyste. Musi teraz tylko umyć podłogi. To dobre miejsce. Ach, Pinki, opowiem ci coś niewiarygodnego. Tak, tak, mów. A ja sobie tu będę robić swoje. Na końcu kilka selfie. To mus. Pinki, dołącz do mnie. Oczywiście. Jak fajnie jest porobić sobie fotki z bogatymi przyjaciółkami. Ale brudne lustro. To był świetny trening. Teraz Pinki jest wykończona. Sprzątanie i trening w jednym. A czekają jeszcze dużo pracy. A praca nie może czekać. Dlaczego Pinki tak robi? Przyjaciółki spotkały się wirtualnie. Co tam, Pinki? Uwierzysz, że jestem na imprezie? Jest naprawdę mega. Ale masz szczęście, Lenka. Ja jestem zajęta. Kasa sama się nie zrobi. Sama wiesz. Ach, Pinki, muszę lecieć. Na razie. Baw się za nas obie, skarbie. Ups. Eleganckie biuro Pinki to atrapa. Cóż, jeśli chcesz wyglądać na bogatą, to musisz udawać. Co? To znowu Lena? Muszę znów założyć swoją bogatą maskę. O, Lena, to znowu ty. Tak, nadal jestem w pracy. Ale spotkania twarzą w twarz są zawsze ciekawsze. Jest sporo newsów do obgadania. Ach, ale ze mnie nie zdara. Powinna mieć w torebce chusteczki. Ale banknoty lepiej wchłaniają wilgoć. Nie uważasz? To świetna wymówka na przechwalanie się bogactwem. Pinki, jesteś jedyna w swoim rodzaju. Ach, wybacz. Ważny telefon. Tak, Lena. Ja nie szczędzę. Sama wiesz. Ale to bardzo zły moment dla kelnera. Tyle wystarczy na rachunek. Wybacz, nie przyjmujemy mokrych pieniędzy. Skoro tak mówisz, to moja karta. Tekturowa karta też jest do niczego. O nie, żaden z jej lifehacków nie wypalił. Teraz Lena na pewno się zorientuje. To katastrofa. Ale jej psiapsi wszystkim się zajmuje. Mamy zapłacić? To moja złota karta. Goodbye. Dobrze się bawiłaś, Pinki? Obsługa nie jest tu najlepsza. Kelner nie wziął moich mokrych pieniędzy. Dasz wiarę? Już nigdy więcej tu nie przyjdę. Pinki wrzuca tylko zdjęcia na bogato na swoje socjale. Musi pokazać swoim obserwatorom swoje VIP-owskie życie. Hello. Pinki, hej! Miło cię widzieć. Wow. Kupiłaś sobie nowe auto? Jak fajnie. Tak ciężko pracujesz. Zasługujesz na to. Podwieziesz mnie? Lenka, bardzo bym chciała, ale jestem spóźniona. Do zobaczenia. Muszę lecieć. Nawet Lena zazdrości Pinki. Jest taka bogata i szczęśliwa. Ale nie, to wszystko tylko piękna iluzja. Pinki nie ma samochodu. Co ty sobie wyobrażasz? Wynocha stąd. Dobra, i tak nie chciałam tym jechać. Zakupy są wspaniałe. Szczególnie, kiedy jest się bogatą. Ach, biżuteria to moja słabość. Zobacz, jak pięknie błyszczy. To skarb. Świetny wybór. Co myślisz o tej bluzce? Też błyszczy. Ale Lena interesują dziś tylko dodatki. Czy te okulary dobrze na mnie wyglądają, Pinki? To tylko złote obrazki. Nic specjalnego. Moje okulary będą jeszcze lepsze. Wypróbuj taki lifehack. Dobrze, że Pinki ma ze sobą złotą farbę. Voilà! Jej stare okulary zamieniły się w luksusowy przedmiot.
Lena, zobacz! Ale nie widzi, gdzie idzie przez te złote okulary. Oh, no. Ups. Pinki, co się dzieje? Uważaj! Ups, chyba powinniśmy iść. Lena, gdzie jesteś? Zaczekaj na mnie! Hej, kochani. Hello. Tu Pinki. Robię dziś coś dobrego. Ten telefon jest teraz twój. Wow! Wow, ale jej się poszczęściło. Tak, tak. Oh. Dla Instastory zrobisz wiele. Ale teraz... Karoca znów zamienia się w dynię. Koniec tego. Dawaj mi telefon. Nie ma mowy. Powiedziałam, oddawaj. Zobacz, co mam. Ale jak lizak ma równać się z nowym iPhone'em? Nie, za dwa lizaki też się nie zamienię. A może trzy? Też nie. To zmierza donikąd. Zobacz, dostają darmowe tablety. Gdzie? Ten jest mój. Ale dzieci tak łatwo nie oszukasz. Zawsze są o krok do przodu przed dorosłymi. Telefon nie był od dawna w tym pudełku. A Pinki czeka spory zawód. Szkoda. Wydała wszystkie pieniądze na ten challenge. Przynajmniej tym razem dostała to, na co zasłużyła. Lena nigdy nie odkłada telefonu. To najnowszy model. Hej, Lena. Kochanie, daj mi chwileczkę. Robię sobie selfie. Masz szczęście. Pinki też chciałaby taki telefon. Musi tylko znaleźć drzewo. To może być. Zabieramy się do pracy. Wow, to wspaniale wygląda. Wygląda na drogie. Muszę to pokazać Lenie. Niech zazdrości. Wow, Pinki. Zawsze podążasz za trendami. To wspaniałe. Technologia jest super. Wow, Lena w to uwierzyła. Teraz chcę taki sam nowy telefon. Ups. Dobrze, że drewno nie tonie. Ach, wybacz, Lena. Rozmawiam. Jakość dźwięku jest wspaniała. Pinki to szczęściara. A Lena nadal będzie musiała chodzić ze swoim starym iPhone'em. Piękno to dla mnie wszystko. Witajcie w strefie urody Leny. Na razie, słoneczka. Do zobaczenia po rytuałach w moim domowym spa. Teraz mogę się zrelaksować. Jak dobrze jest zrobić sobie kąpiel. Życie jest wspaniałe. Pinki też ma duże plany. To livestream z mojej łazienki. Kochani, pokażę wam, jak wygląda królewskie spa. Tak to się robi. Ale Pinki jest pełna niespodzianek. To kolejny bubel. Nie ma żadnej eleganckiej łazienki. To zwykły sklep z armaturą. Młoda damo, natychmiast wyjdź z tej wanny. To jest wystawa. No co ty? Jestem influencerką. Najważniejsze są lajki. Na pewno to rozumiesz. Ochrona! Ale Pinki przywykła do ucieczek. Ale idzie. Pinki, spójrz na moją Mimi. Jest śliczna, co? To królowa. Jest sporo warta. Lenka, ona jest cudowna. Jej psiapci znów ją prześcignęła. Szkoda. Potrzebuję kolejnego bubla. Chyba to mam. Oto idealne zwierzę dla mnie. Chodź tu. Powiemy, że to specjalny typ pytona. Lena, chcesz zobaczyć mojego pytona? O rany. Strasznie wygląda. Tak, terasę stworzono specjalnie dla mnie. Ale wiesz, muszę lecieć. Pinki też nie podoba się ten gad. Trzyma się ode mnie z daleka, wężu. Jeśli chcesz udawać bogatą, naucz się rysować. Pinki jest w tym świetna. Jeszcze kilka toreb i możesz iść do supermarketu. Teraz wszyscy będą wiedzieć, że Pinki kupuje tylko w luksusowych sklepach. Kasy nigdy za wiele. Hej, przepraszam, idziesz? Myślałam, że idziemy na zakupy. To koniec. Chyba mnie złapała. Pinki, co to jest? Czy twoje bogactwo nie jest prawdziwe? No wiesz... Pinki, wiem, o co chodzi. Moje marki też nie są prawdziwe. Sama zobacz.
ale źle rysujesz kasę, kochana. Daj mi marker, pokażę ci, jak to się robi. Lena jest w tym profesjonalistką. Najlepsze przepsiłki forever? Wiadomo. Razem przewrócimy świat do góry nogami. Podobał ci się nasz nowy filmik? Zastanawiasz się, jak Lenie udało się oszukać Pinki? Jak uważasz? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka. Nie przegap więcej skeczy o różnych stylach życia na naszym kanale.